Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Ej, czy tam spadłem na dół w poprzednim odcinku? Czemu nagle tutaj mnie odrodziło? Ej dobra, w sumie nawet chciałem jeszcze wyeksplorować tą lokację do końca. Bo tu może coś jeszcze być przecież. Nie jest powiedziane, że jaskinię umarłych całą już przeszedłem. Co my tu mamy? Chwalmy słońce, praise the sun. A niech ci będzie, choć tutaj słońce w ogóle nie dochodzi. Przecież to jest jaskinia. Ale właśnie, ale może coś na dole jest. Sprawdźmy. Przejdźmy się. No dobra, tam nie wejdę, bo tutaj możliwości kucania nie ma. Aha, ten shit tu się kręci. Dobra, tutaj nic, tu nic, tam też nic. Nie, tu było chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą lokację konkretną. No dobra, no to... Ale właśnie. Ej, tutaj powinno być Praise the Sun. W tym miejscu. Ej, moment. Ej, ale to wygląda tak, aby można było tam na górę się dostać. Serio? Tak to wygląda. Może jest gdzieś wejście. Wyżej. No. No nie powiem, bo tak to właśnie wygląda. Ale nie, no tutaj biegałem wzdłuż i wszerz, tam nie ma żadnego wejścia, przynajmniej takiego od razu widocznego. Ale dobra, sprawdźmy tą kwiecistą spódnicę. Uwaga, nogawice demona wek. Co to jest? Spódnica bezimiennego minstrela. Mimo z wyglądu cechuje się wysoką trwałością. Tylko oszałamiający kwiecisty wzór, a poza tym nic mega turbo ciekawego. No, dobra, nie nadaje się. Nara! Moje spodenki trzeba sobie wrzucić z powrotem. No dobra, czyli co? No pozostaje iść w krypcie umarłych. Znaczy, nie, jakie krypcie umarłych? To było smocze sanktuarium. Tam się trzeba udać. Dobra, to jest miasto sanktuarium, to jeszcze nie to, jeszcze nie to. No właśnie, tam gdzie oni są, tam trzeba iść. Co my tu mamy? Nic. Ale czy jak tu zeskoczę, to się zabije? Oczywiście, że tak. Więc kurde, jak się dostać z powrotem na dobre tory? Tu chyba była winda, jeżeli dobrze pamiętam. Aha, tutaj była, ale jest niestety nie w tym położeniu, w jakim powinna być. No i tutaj już tym razem no nie mogę spaść, po prostu przeturlać się, więc hop. No i na fuksie, żeby nie za daleko przypadkiem. Dobra, ja teraz tutaj, tu już mogę się turlać chyba. No. Dobrze. Za dużo duszyczek, żeby je teraz stracić, jak po prostu. No to okej, niech to zjedzie. Bo kiedyś może będę musiał podejść tam. Teraz tak, ile mamy stusów? Kurde, nic. Aha. No to, ale tam jest też ognisko, z którego mogę skorzystać. Dobra, to najpierw z tymi się trzeba uporać. Zapraszam. I jeszcze raz. Dobra, lecimy dalej. Kamyszek raz. No dobra, no to w głąb. Jeszcze mam jeden klucz do tej lokacji, więc jakby co kolejne jakieś zamknięte drzwi będzie można sobie otworzyć. Nie. A nie, moment. Tutaj? Gdzie to było? Tak, tu. Dobrze. No, tylko oni już do mnie idą. Jeszcze ta pani będzie czarować. Okej, za dużo ich. O nie! O nie! Oj nie! Bez przesady tak łatwo to ja nie tracę życia. No mógłbym ich rozwalić, nawet by było to wskazane, no ale w sumie po co? Tu? Znowu śpiewy. Ło! Kurde, to tak bardzo... To niszczy, to co oni robią? O, tu Bexer. Za to prawie zniszczenie mojego pierścienia. Dobra, i do ogniska. Ognisko jest... Nie, moment, nie tutaj. Tylko... A właśnie, no to ją będę musiał rozwalić. Dobra. Sprincik, sprincik. A! Jeszcze raz, na wszelki wypadek. Ej, ale ona nie ryczy jak kobieta. A i nawet jak żeński potwór. Dobra, pach. Pięknie. Estusy wszystkie uzupełnione. No i przeciwnicy niestety też. No ale cóż.
No idziemy tam, gdzie były te T-Rexy. Czyli moment, mogę tu zeskoczyć? Nie, zabiję się pewnie, albo jeżeli nawet nie, to dużo zdrowia mi zejdzie. A tego nie chcę, więc hop. Tu i po drabince na dół. Jep. Dobra, ciebie zostawiam w spokoju, więc nawet nie próbuj mnie gonić. Albo w sumie nawet możesz próbować, tylko żebyś zrezygnował później. O! O kurde, dobra. Zrobiło się niefajnie przez chwilę. Wow, teraz też się zrobiło niefajnie. Czemu oni jeszcze żyją? Ej! No nie wierzę! No wmontowali mnie do narożnika i zabili, nie? I kolejne człowieczeństwo poszło w Polskę. Albo raczej w Drang Lake, bo to jest ta kraina. Jako ogół. Chociaż właściwie jakby miał być szczegółowy, to Smocze Sanktuarium zaraz. No dobra. To jeszcze raz. Tylko tym razem po te duszyczki muszę się dostać, bo za dużo ich było, żeby je stracić. Już raz straciłem w trakcie grania w dodatki 60 parę tysięcy i naprawdę to nie jest miłe uczucie. Więc czyścimy wszystkich jak tylko możemy. Najlepiej backstabem, ale nie zawsze idzie. Ej, od kiedy wy jesteście na 3 strzały? Może mój miecz jest teraz gorszy? Nie, dobra. Mam nadzieję, że nie. Okej, żebym tu nie spadł, żebym tu nie spadł, żebym tu nie spadł. Alright. Dobra, i dziob raz, dziob dwa. No, na szczęście. Na dwa ciosy są, ale te mocniejsze. Dobra. To jest tak, mało życia, więc kamyszek. No dobra, i co my tu mamy? Na końcu tego korytarza. Długie, długie schody. Tutaj było mgliste przejście. No i właśnie, i T-Rexy. Tak jakby. Nie no, udało mi się dojść do tamtego ogniska. No naprawdę, no podbiegłem, tylko je odpaliłem. Pozbierałem okoliczne przedmioty. No to nie są łatwi przeciwnicy. Ani trochę. Ale jeżeli na mnie ruszy, to będę musiał go zabić. Ja chyba właśnie tak to na zamiar zrobić. No o, albo strzelić, no tak. Też tak może, też tak może. To jest jedna z bardziej niespodziewanych rzeczy. Taki wielki przeciwnik i jeszcze strzela. O, no jak widzicie, jest ich tutaj dużo. A ja chyba widziałem tam dalej przejście. Dobra, szarżujesz czy plujesz? Szarżujesz czy plujesz? Szarżujesz. Dobra, nara. Uff. Dobra. Teraz tak, tutaj widzicie jest spad, więc jak tu wejdę, to spadnę i stracę życie. I duszyczki, więc nie, nie, nie. Moment, tu już nie wchodzą. Okej. Okay. Dobra, to skoro oni nie wchodzą, to ja mogę. Co my tu mamy? Tam były schody, zaraz się nimi zajmę. Tu jest przejście i jakiś przełącznik, dobra. Ale tu był fantom. Spróbuj klucz, a przy okazji zrób to. No dobra. Smoczy kamień. A użyjmy, a czemu nie? W końcu mam go przecież. I co to zmienia? W tej konkretnej lokacji. Co jest? A tutaj podjeżdża. A, no tak. Dobra, to jakby co jakieś przejście gdzieś się otworzyło. Podejrzewam, że tutaj dalej. Gdzieś tu, gdzieś tu. Dobra, czy winda? Ej, i czy to nie będzie przypadkiem na samiuszkim początku zejścia do tego dodatku? Czy aby na pewno? A moment, ja to muszę sprawdzić, bo uwielbiałem w Dark Souls 1, jak lokacje się potrafiły zapętlać czasami. Gdzie myślałeś, że jesteś gdzieś strasznie daleko, a to nagle otwierałeś skrót i mogłeś do samego początku się cofnąć. Więc bardzo możliwe, że to jest właśnie to, że tu będziemy koło pierwszego ogniska. Moment, zobaczmy, zobaczmy. A moment, to jest jakby co kolejna winda. Aha, nie, moment. He? Czemu dwie? Moment, czy ja na pewno tu byłem? Nie, bankowo tutaj nie byłem, o cholera. No dobra. Kukła człowieka raz. I teraz tu na dół. Czy wrócę w to samo miejsce, czy to już będzie co innego? A nie, to jest na górę. To może, aj kurczę, no dobra, trudno, już będziemy musieli to zobaczyć. Co tam się święci? Ohoho, nie wiem.
Czy chcę to zobaczyć, bo im wyżej, tym bliżej do smoka chyba. Nie no, moment. No, ale dużo lokacji mamy teraz do zwiedzenia. Ej, no jednak miałem rację, to jest dokładnie ten początek. To jest dokładnie to, tam leżał smok. Tam jest moje pierwsze ognisko, no to pięknie, dobra, świetnie. Będę teraz na dół tą windą. Op. Zjeżdżasz? No, oczywiście. A przyspieszmy to troszeczkę. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, albo tam zjechać niżej, tak podejrzewam. No albo... Co, no tam? Od razu? Nie, no dobra, moment, najpierw byliśmy tu. Najpierw byliśmy w tym miejscu, więc to miejsce trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności. Dobra. Tylko teraz co mnie tutaj czeka? Kolejna jaskinia. Wymagany pierścień. Jaki pierścień? Królewski pierścień już mam, jakby co? Moment. A, nie, ja to już musiałem być wcześniej. To był przedmiot na pewno, który podniosłem. Ciekawe, co to było. No okej, no czyli faktycznie pozostaje tylko tamta droga na górę teraz. Ale tu jest jakiś świecący kamień. Coś niezwykłego, ruda. Jasne miejsce. A idzie to zniszczyć? Nie. A tutaj wpaść? Też nie, ale nie ma co w takim wypadku wchodzić nawet. No to okej. Dobra, to idziemy z powrotem, wybaczcie. No, ale musiałem sprawdzić, co tam jest po prostu. Dobra, i teraz na górę powiadacie, tak? I tu będzie to przejście, które uruchomiłem, tak? A nie, inaczej, to już jest to. Aha, to podjechało, to było. I to podjechało. No dobra. I teraz w ten sposób. Co by tu zrobić? Może najpierw zobaczyć plamę krwi. Spróbuj cięcie. Co ty zrobiłeś, kolego? A, tam chciałeś przeskoczyć. I się nie udało. Dobra. Za chwilę spróbuję, chyba ja też. Albo nie. Dobra, znowu smocze sanktuarium. Schody, po których nie wejdę na górę niestety, ale w sumie nie ma sensu tam wchodzić, bo drzwi są zawalone. Nie idzie przejść. Ale moment, spróbuj cięcie, może tu. To wyciąć. Nie, na pewno nie. Dobra, jedyna droga to jest tutaj. Moment. Może... Oj, chyba to był błąd! No. Nie wiem, gdzie spadłem. Prawdopodobnie za nisko. Prawdopodobnie cofnęliśmy się... Oj? Nie pamiętam tego miejsca. Wiwat dla ciasne miejsce. No to pięknie. Tu mogę zeskoczyć. Ej, dobra, ale serio, co mnie ominęło przez to, że spadłem? Ej, w sumie nic, pochodnia, tylko rozpalona, nic więcej. Dobra, nie ma co rozpaczać. Nad mlekiem, które tak właściwie się nie rozlało. No okej, ale jednak mimo wszystko Estusa przygotuję. Dobra. Śpiew jest coraz głośniejszy, nawet ja go słyszę. I co, powiadacie pewnie tam na drugą stronę, tak? Okej, jakiś żołnierzyk. I to nie taki zwykły? O, shit. O, shit. Dobra, pi. On delikatnie podreperowało to moje zdrowie, ale nie mogło być lepiej. No, kolego. Jeden cios jeszcze od ciebie jest po mnie. Ale wolno się turlasz, więc to będzie twoja pięta Achillesowa. Przynajmniej do momentu jeszcze nie zabiję, oczywiście. Dobra, jest was tam więcej, czy byłeś jedynym strażnikiem tego miejsca? Aha, teraz i tu mogę sobie poobracać, ale to dobra, to zaraz. Przeczytajmy jeszcze. Smutek. Tutaj. Góra, zbliża się ruda. Aha, dobra. Ale najpierw jeszcze, co tu mamy? Co mamy tu? Aha, kolejne miejsce, gdzie można zeskoczyć sobie, ale nie no, skoro tutaj jest coś do obracania, to czemu miałbym tego nie obrócić? Zanim pójdę na dół. Chyba, że tu będzie jakiś przeciwnik. O, co tak dziwnie? Czy teraz tam nie wejdę? Może? Jakoś tu... Ta! W ten sposób, no pięknie.
Ej, tu nic nie ma. Serio, nawet tajnego przejścia? Nigdzie? No jak to tak, to? To po co tu woziłem? Moment, dobra, sprawdźmy jeszcze uderzeniami. No nie, autentycznie. Zbliża się łzy. No tu masz rację, kolego, masz plusik ode mnie. Przyłącznik, spróbuj przycisk. No okej. No, jest wejście na... Chodźcie, kurde! No i uciekły. Ja, no to pięknie. No to super. Chyba szybko wyjść tylko stąd. Ja i dwa robaczki się zmarnowały. Ej, a ja cię tam widzę, kolego. Albo koleżanko. Bo to możesz być ty możesz być magiem akurat. No to może ja zacznę, jeżeli pozwolisz. W ten sposób. No i teraz może go wypuśćmy. Albo nie. Dobra, niech będzie zamknięty. Tak właściwie. Okej, ej, moment. Jakim cudem ja tu już mogłem być? To nie jest możliwe. To nie jest sam początek gry przecież, nie? A może? A może jednak? Ej, łe. Niedobrze. Nie, to nie jest możliwe. To autentycznie nie jest możliwe, że ja tu już byłem. Przecież no bym poznał tą lokację. Kurde. Dobra, zagadkowo się robi. Czemu wszystkie skrzynki były otwarte? No dobra, spróbuję tam przeskoczyć. Tak diagonalnie. Oj. No kurde! Aaaa, no! O, odpoczynek smoka. Udało się odkryć nową lokację. No nie wierzę. Słabo. Ej, dobra, ale wybaczcie, ale w tym miejscu będę musiał skończyć ten odcinek. Sorry, że jest trochę krótszy niż pozostałe. No, ale już niedługo kolejny. Dla tych z was, którzy są entuzjastami serii Dark Souls 2 na moim kanale. Więc w tym miejscu dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!